czy ty jesteś prezesem, czy ty jesteś youtuberem, influencerem. Dzisiaj, jeżeli spojrzysz na poziom rozrywki w internecie, to w bardzo wielu przypadkach, to jest moje prywatne zdanie, tak, jest on aż żenujący. Jak rozpocząć przygodę z internetem, jak spróbować zostać youtuberem, influencerem, tiktokerem? No i zaczynamy kolejny wywiad w drodze. Były polityczki, dużo rozmawialiśmy na temat kwestiach samorządowych. No to teraz czas na przedsiębiorcę, prezesa. O, ale to zabrzmiało, Radek. Przecież nie powiem, że dwóch łysych jedzie w tłusty czwartek na Polskę. Ty, ale jaja, w tłusty czwartek się spotykamy. Masz rację. Z tym prezesem nie przesadzajmy, ale jak gdyby umocowania w spółce powodują, że trzeba się tytułować, ale podejście do biznesu nazwałbym startupowy od 15 lat. Dobra, no to poczekaj, to ty wolisz, żeby wolisz w chwili obecnej, czy ty jesteś prezesem, czy ty jesteś youtuberem, influencerem, czy gościem, który potrafi wygłaszać zajebiste power speech'e. Wiem, że to chciałeś usłyszeć. Tak, bo chyba miałem okazję nawet posłuchać jednego z twoich wystąpień na I Love Marketing. A, to powiem ci tak, te wystąpienia są miłe, bo mogę ludzi zarażać pasją do marketingu. To kocham i powiem ci tak. Fajnie zadałeś te pytanie, ale mi już będzie gorzej odpowiedzieć, bo temat jest taki. W naszej branży robimy YouTube, więc musiałbym powiedzieć, że jestem youtuberem. Albo może inaczej, YouTube jest naszą taką core biznesem, dużą częścią. Ale bardziej lubię o tym mówić i myśleć, że zarządzam agencją content marketingu. Powiem ci już dlaczego. Okay. Dlatego, że w dzisiejszych czasach i pojęcie influencerów, i pojęcie youtuberów, no jest, może to brzydko zabrzmi i nie chcę uogólniać, ale trochę jest pejoratywne. Pejoratywne, tak. Tak, niestety. Pomyliliśmy ludzi z cyferkami i zasięgami. Pomyliliśmy z ludźmi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, mają ludzi, którzy chcą to słuchać i mają wpływ na tych ludzi, nie? Więc ten influencer w dzisiejszych czasach to jest człowiek z cyframi, a ja bym nie chciał, żeby ktoś mówił o nas, że my mamy tylko cyfry. My czujemy w naszym biznesie ogromną odpowiedzialność społeczną. My od 15 lat jesteśmy już takimi YouTube'owymi dinozaurami, w ogóle dinozaurami tego kontentu. To jeszcze wideo. Pewnie o tym porozmawiamy. Tak, na pewno to przy naszym wieku, zwłaszcza, że idziemy na pączki i kawusie, będziemy musieli wspomnieć. To jest troszeczkę tak, że my radząc od 15 lat ludziom, co mają robić, mamy ogromny wpływ na to, jak to robią i dlatego nie możemy gadać głupot. No a poczekaj. Dzisiaj, jeżeli spojrzysz na poziom rozrywki w internecie, to w bardzo wielu przypadkach, to jest moje prywatne zdanie, tak, jest on aż żenujący. Nie ma rozrywki, która jest, że tak powiem, taka, która uczy i bawi. Coś, tak, co robicie wy, bo też no, oczywiście należy się trochę Państwu wyjaśnić, bo nie wszyscy mogą znać, tak, oczywiście. Tworzycie od wielu lat główny taki wasz kanał, to jest, tak, 5 sposobów na, gdzie pokazujecie różnego typu propozycje różnych rozwiązań, trochę a la kiedyś PRL-owskie jeszcze Powiedzmy to. Teraz fajnie, bo nikt z TikToka nie zrozumiał i nikt z wczesnego YouTube'a nie zrozumiał, ale widzowie, mam nadzieję, zrozumieli. Trzeba powiedzieć, że robicie po prostu DIY i będzie wszystko jasne. Zrób to sam. Radek, zróbmy tak, przeprośmy też wszystkich, którzy to oglądają, a tworzą treści, że uogólniamy. Tak. Jest garstka procentowa, strzelam i wymyślam, 5-10% ludzi, którzy mają naprawdę wartościowe treści. Oczywiście. Ale niestety, o, wyłączyłem, widzisz, technologia, wyłączyłem głos w telefonie, ale nie w zegarku. Dobra. Ale to mamusia, będę musiał ją rozłączyć. I teraz, odpowiadając na twoje pytanie, jest garstka ludzi, którzy robią fajne, użyteczne treści, z których możesz się uczyć, wyciągnąć coś dla siebie, rozwijać się, które się przydadzą. Ale 80% tego kontentu, i teraz mówiąc językiem internetowym, powiedziałeś, że nada, mówimy na to cringe. I teraz ja mam takie wyobrażenie, że są takie dwie wajchy. I niestety tak to wygląda w dzisiejszym internecie. Jedna wajka jest podpisana cringe,
żenada, clickbait. Okay. Druga jest podpisana odsłony. Jak pociągam tą taką wajchę, wiesz, tego cringe'u, to te odsłony lecą do góry. Do góry. I teraz trzeba zachować tą równowagę, żeby jeszcze dać ludziom trochę rozrywki i czegoś takiego, przynajmniej w naszym przypadku, ja mówię teraz za nas, bo nie chcemy, żeby ludzie po szkole szli do innej szkoły. Nie chcemy, żeby po pracy nadal pracowali, nie? Ale chcemy, żeby trochę się rozerwali, dostając wartościowe treści. I musimy tym lawirować, bo niestety algorytmy dzisiejszego internetu powodują tak, że nie jesteś w stanie z jedną fajną, wartościową treścią, chociażby w tygodniu, przebijać się przez ten zalew influencerów, którzy mają wpływ i są znani, ale jakbyś miał opowiedzieć, co robią, to za bardzo nie wiemy. No, możesz powiedzieć, są znani że jeden, z tego, że są tak, znani. Jeden tak? skoczył do basenu z kulkami, drugi sobie zalał kalosze na 3 dni pianką montażową i wiesz, i tak to troszeczkę wygląda. Ciężko się przebijać przez takie miniatury i tak dalej. Biorąc pod uwagę, ja nie będę tutaj się u Ciebie rozwijał, chyba że mnie o to poprosisz i chcesz, na temat algorytmów chociażby YouTube'owych, ale od kilku lat ten CTR, click to rate, wskaźnik kliknięcia w miniaturę, powoduje, że ten wskaźnik jest wyższy, Twój film jest bardziej proponowany. Co to powoduje? Że już nie ma normalnej miniatury, zrobiliśmy karmik. Tylko to musi być karmik, gdzie wdrapaliśmy się na najwyższe drzewo w Europie i przyleciał tam stado bocianów i w nim mieszka. Ale i muszą być trzyszczałki i ta taka, wiesz, ja wiem, że ty mnie, w czystej postaci, no niestety, nie? Ja wiem, że ty mnie trochę też z ostatnich czasów kojarzysz z tych miniatur, ja muszę ci powiedzieć, że jestem normalny, nie? Ja nie patrzę na pączki i na wszystko, co robimy, nie robię takich min. Ale na miniaturach robię, no tak jest. Zdaję sprawę. Natomiast poczekaj, bo wróćmy trochę do takich czasów początków. Tak jest. Ja chciałem dopytać Cię o jedną rzecz, bo najpierw był jednak serwis spryciarze.pl. Tak, tak, tak. I tam duży rozgłos zdobyliście po tym, jak zdobyliście paszport polityki, z tego co pamiętam. Powiem Ci tak, wiesz co, to było tak dawno, że już ja już nie pamiętam tych paszportów, to chyba był Polsatu. Ale okej, okay, wtedy dosyć mocno. Natomiast tak. Mnie interesuje, kiedy Wy uznaliście, że z takiego projektu około studenckiego, może takiego trochę w czasie wolnym, tak. to zaczyna być poważny biznes, bo ja mam wrażenie, dzisiaj zajechałem do Was na podwórko, tak, tam chłopaki są w reżimie pracującym, Adi mi przypytał, no siemanko, cześć, ale sorry, ja idę ciąć, nie? Tak jest. I w pewnym momencie zastanawiam się, kiedy uznaliście, że robienie takich filmów przestaje być taką rozrywką po pracy albo po szkole, a uznaliście, ej, kurczę, jest normalny dzień, czwartek, hej. To jest 8 rano, Radek, robimy film, nie? Odpowiem Ci to i muszę podzielić odpowiedź na kilka etapów. Okay. Temat jest taki, że będę też mówił o takich rzeczach dla wielu, może które brzmią wyniośle, ale naprawdę nie są hasłem jakiegoś tam mówcy internetowego, czy mentora i coacha, tylko naprawdę u nas się sprawdzają w 100%. Pierwszy temat jest taki, że to, że może być biznes, zaczęliśmy w 2007 roku, no czyli już no, rocznikowo 16 lat temu. Internet wyglądał jeszcze inaczej. Jak otwieraliśmy Spryciarzy, to był jeden z największych w ogóle portali wideo w Polsce. Były takie czasy, że YouTube miał 2 miliony reel, tych kurczę, po polsku, no to będzie rzeczywistych użytkowników, a my mieliśmy, on miał 2,5 miliona, a my mieliśmy 2. Mieliśmy, o kurde, to trochę, wow, to trochę chyba ten garaż u nas też tak urośnie, nie? No i było tak, że my bardzo szybko rośliśmy, jeżeli chodzi o zasięgi. Po prostu była turbo moda i to było tak, że wchodziliśmy i co tydzień widzieliśmy 100 tysięcy nowych użytkowników. 100, 200, 300, 400. Gdzieś pierwsze nagrody, jakaś tam strona tygodnia wprost, wygraliśmy barcamp i to się tak zbierało. I powiem się, w którymś momencie napisała o nas Rzeczpospolita, w dodatku Ekonomia i Biznes. I ten dodatek mnie tak tknął, bo mówię, o kurde, kto kupuje Rzeczpospolitą w tamtych czasach i kto ma na biurku dodatek Ekonomia i Biznes? No pewnie jakiś szanowny prezes, jakiś spółki, firm, inwestor, nie? I tak dalej. A my mieliśmy całą stronę z tytułem, pamiętam to jak dziś, Biuro na Korytarzach Akademika. Porównanie, jest, pamiętaj, że my jesteśmy z czasów naszej klasy. Takiej trochę... Nazwijmy to w cudzysłowie banki internetowej, te wyceny tak w Polsce zaczynały tak rosnąć. Teraz uwaga, stop, pamiętasz swój numer na gadu-gadu? Pamiętam, 34 9 4 9 4. 3771270. Tak, my jesteśmy z tego pokolenia. Czy tłumaczymy młodym, co to jest gadu-gadu? Nie tłumaczymy, nie, ale pamiętamy ten numer. Ale pamiętamy, tak. Idziesz dalej. Więc w pewnym momencie pomyślałem, jak zaczęli nas zestawiać i pisać o nas jako przyszłość internetu, że cholera, co myśmy zrobili? Tak na lajcie? Tak bez spiny? Bez żadnych badań?
na darmowych serwisach typu Jomla dostawiania stron. Okay. Jak to możliwe? Para studentów, która zajmowała się imprezowaniem w międzyczasie od, no, od biblioteki, kursowaliśmy, jesteśmy po tej samej uczelni, to... No, to wiemy, wiesz, dokładnie, co się działo. Wiesz, jak to było? Jak to możliwe, że my, przyszłość internetu, i w to uwierzyłem, inwestorzy, którzy się pojawili w koło, a ja bez żadnej wiedzy, jak wybrać dobrego, mniej więcej case był taki, a może wybierzmy tego, który ma krótszą umowę inwestycyjną, okay, bo może mniej będzie kruczków. Pokazuje nam, że to może być ciekawy temat, nie? No i spoko, zaczęliśmy w cudzysłowie zatrudniać chłopaków od nas z roku, bo to była jedyna grupa, do której mogliśmy dotrzeć, której ufaliśmy i byliśmy zaprawieni w boju. Powiedziałem tylko dlatego w cudzysłowiu, bo ci chłopacy zdecydowali się z nami pracować za to, że panowie, za pół roku będzie dobrze i dostaniemy wypłaty. Żebyśmy zdali sobie sprawę, że to nie było tak, że dostaniemy nagrodę albo artykuł, to się równa pieniądze na koncie. Nie, 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 tego tak nie ma. Nie było czasu, że płacicie miesięcznie od razu. Nie, nie, była wizja, rośniemy, ci widzą, nas rośnie, to musi wybuchnąć. No i pierwszy biznes, który myślałem, że robię, to wtedy, kiedy zatrudnialiśmy chłopaków bez wypłat, albo raczej szukaliśmy do teamu i im mówiłem o tym, że to jest biznes. A pierwsze spotkanie, czy to jest realny biznes, był z pierwszą wypłatą, którą dostaliśmy od sieci, która sprzedawała nam reklamę. Okay. I ja sobie policzyłem nasze odsłony razy cennik, gdzie nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy rate card, mm-hmm, a w internecie to oznacza, że od ceny, którą masz w cenniku, możesz dać nawet 90% rabatu i to nie jest czymś dziwnym. Mm-hmm. I nagle z prywatnej wyspy zrobiło mi się 1500 zł do podzielenia na czterech. I ta myśl, gdzie ja idę do chłopaku i mówię, ej panowie, minęło te pół roku, mamy tą wypłatę. I co z tym zrobić? Więc to szybko zweryfikowało. Temat jest taki, że my zarabialiśmy na dobrach, które dawaliśmy za darmo. Mhm. I to jest bardzo ciężki temat, ciężki orzech do zgryzienia, jak zarobić na czymś, co dajesz ludziom za darmo. Pamiętaj, że czasy 2010, 7, 8, 9 to było coś takiego, że ja chodziłem po rynku i teraz piękne słowo internetowe, ewangelizowałem ludzi, że pre-roll, czyli ta forma, która teraz mm-hmm, ciebie wkurza i naszych widzów, czyli reklamy wideo przed filmem, zanim je obejrzysz, to jest coś fajnego. Tego nie było w internecie. Mm-hmm. Że warto, że możemy kategoryzować sobie użytkowników, puszczać po 22, tylko na odpowiednim kontencie, tylko do kobiet, tylko do ludzi, którzy się zarejestrowali, podali jakiś tam wiek. Jasne. Nie, nie, nie. Ludzie mówili, nie, gdzie? Że takie reklamy, kto to będzie używał? My wtedy mieliśmy 12 milionów, 10 lat temu 12 milionów streamów wypychaliśmy miesięcznie i to było takie palenie pieniędzmi w kominku, bo jest dużo takich śmiesznych rzeczy z początku biznesu. Ludzie wrzucali poradniki na spryciarze, wtedy nie było, wtedy YouTube jeszcze w Polsce nie był modny, albo rozpropagowany, tak, raczkował. Było Google Video mhm, i my mieliśmy lepszą jakość wideo niż Google Video i woleli u nas wrzucać te filmy, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że Google Video był mądry i wiedział, że filmy trzeba kompresować, bo transfer kosztuje, a my wiedzieliśmy, że transfer kosztuje, ale nie potrafiliśmy ich kompresować. Więc tak to troszeczkę było. Więc uczyliśmy się fajnie, że w którymś momencie pojawili się inwestorzy, którzy, gdzie razem uwierzyliśmy, że to jest dobra droga. I pieniądze trochę paliśmy w kominku, trochę się za nie uczyliśmy, ale pozwoliły nam, ja już trochę nie pamiętam, ale gdzieś po 3 latach gdzieś nabrać powietrza i wiesz, wystawić głowę nad wodę. Poczekaj, tutaj stop, bo z czasu tych spryciarzy.pl, z tego co ja pamiętam, całkiem sporo osób potem się wybiło mocno w internecie, stworzyło własne kanały. Tak, chociażby tak, chyba filmy, chociaż może to było jednakowo, Piotr Ogiński. Do dzisiaj bardzo się lubimy, do dzisiaj turbo się szanujemy, do dzisiaj się wspieramy i kanał oglądamy kocham się gotowy, nawzajem. Tak, że my z racji tego, że byliśmy największym portalem i tutaj mówię to z pełną świadomością, z poradnikami w sieci, mhm, a jednym z największych wideo, łącznie z głupotami i tak dalej, to spowodowało, że my byliśmy też taką odskocznią dla wielu. Ja nie chciałbym mówić, bo to teraz tak trochę dziwnie zabrzmi, jestem tego pewnie świadomy. Ja nikomu nie dałem trampoliny. My po prostu mieliśmy miejsce, gdzie ludzie mogli pokazać swoje pasje i swoje talenty. Więc wszystko zawdzięczają siebie, ale że u nas... narzędzie. Tak, ale że u nas codziennie wiele osób spędzało czas, oni się tam pokazywali szerszej publiczności. Tylko tyle i aż tyle. No bo wiesz, no wyciąć drzewo w środku lasu i nikomu o tym nie powiedzieć, no to czy wyciąłeś, czy nie, no żyjemy niestety tymi cyframi i to jest smutne. I od tego zaczęliśmy rozmowę o tych influencerach, którzy mają ogromne zasięgi, że oceniamy wszystkich pod względem cyferki, nie? Czy coś, co ma 50 tysięcy
jest spoko. No, chyba gorszy od tego, co ma pół miliona, nie? Mm-hmm. Takie jest myślenie. Ale nie, bo jak to przeanalizujesz, do jakiej grupy docierasz, co masz do zaproponowania, no chociażby ten TikTok. My od 2 miesięcy próbujemy działać na TikToku. No właśnie o to chciałem zapytać, bo poczekaj, jakby nie patrzeć, TikTok w momencie, kiedy wszyscy uważali, że scena mediów społecznościowych jest zabetonowana, tak. No to nagle co chwila pojawiały się, że tak powiem, nowe serwisy, które były przejmowane przez te największe. Tak. Podam przykład, albo przynajmniej rozwiązania były przejmowane. Snapchat, ej, relacje wzięły się z tego na Facebooku czy na Instagramie, dlatego że pojawił się Snapchat, tak? Czyli informacje, które znikają po iluś tam minutach. Teraz mamy pionowe filmy i wysyp w ogóle pionowych filmów na TikToku, ale to samo teraz robi Instagram i Facebook. Tylko mam wrażenie, że tutaj już trochę za późno to wprowadzi. TikTok zdobył, że tak powiem, bardzo duży rynek, no i przede wszystkim na tym Instagramie i na Facebooku, no znowu są ci starzy, tak? A młodzi muszą uciekać w nowe. Słuchaj, bardzo fajny temat sprzed około 2 dni. Mam kilka influencery, których śledzę, bo robią to samo co my, albo gdzieś jedzą ten sam kawektor, co my, i z racji zawodowej muszę to śledzić, czasami chcę. No i ostatnio oglądałem dziewczynę, która, Nadia Długosz, która kiedyś była i tworzyła kanał Beksy, fajny kanał dla dziewczyn, rozrywkowy, mocno zasięgowy. No gdzieś jak po wielu latach, wiesz, no biznesy się rozeszły, trendy się zmieniły, zainteresowania dziewczyn się też zmieniły, no i mocno działa na Instagramie. I ona robi taką akcję już chyba od kilku lat, gdzie idzie z jednym ze swoich obserwatorów na studniówkę. To jest bardzo fajny i ciekawy case. No fajny content, tak? Fajna dziewczyna znana z internetu idzie z młodszym o kilka lat od siebie chłopakiem na studniówkę, no to jest coś egzotycznego. No i w tym roku wrzucała relację i napisała taką jedną fajną wrzutkę pod swojej relacji, że to jest w tym roku jest pierwsze pokolenie, gdzie ona na tych zdjęciach nie ma kogo oznaczyć, bo ci ludzie nie mają Instagramów. O kurczę. Wiesz o co chodzi? Gdzie ja sobie pomyślałem, gdzie ci ludzie się zabijali rok wcześniej, 2 lata wcześniej, tak, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie, bo myśleli, że jak ona kogoś podpisze, to wpadną obserwatorzy. To jest takie, wiesz, no myślenie na okrągło i w ogóle to tak nie musi być, ale to było dla nich ważne. Ona mówi, ej, nie mam kogo oznaczać, bo pytam o Instagram, a oni nie mają. Okay. Zapytasz młodych ludzi o Facebooka i oni go nie mają. No właśnie, ale teraz poczekaj, bo jedna rzecz, kurde, będziesz bił za to pytanie, bo będzie pytanie z tezą, sorry. Dobrze, nie ma problemu, bardzo cię proszę, to zaraz ją obalimy albo potwierdzimy. Tak, 15 lat w branży, tak. Czy ty masz takie poczucie, że 5 sposobów na, że ty w ogóle i cała twoja ekipa, ten pik najwyższy, możecie mieć już trochę za sobą? Widać te rumieńce? Ale nie, wiesz dlaczego pytam? Pytam tak. Dlatego, ponieważ dla mnie to jest trochę case. Spojrzałem sobie wczoraj na taką ranking youtuberów z 2014 roku. Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale poza... to było na twoim profilu. Poza Sylwestrem Wardęgą, który wtedy wypuścił psa pająka, wy byliście na 2 miejscu najszybciej rosnących kont i przekraczaliście Pasuta, Czarka, tam za Strachujów. Tak pewnie było. No. I teraz moje pytanie jest następujące, bo swojego czasu wywiady z Pasutem sobie odsłuchiwałem. Okay. I on, pomijam fakt, że on tam miał trochę inne problemy też, no nie, jasne, ale faktycznie on dopiero teraz, kiedy wszedł w ten świat tej rozrywki takiej freak fightowej, tak, on znowu jakby żyje. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy ty masz takie w ogóle poczucie, jak miał na przykład Pasut, właśnie te dinozaury, tak, że już ten pik może minął i teraz trzeba szukać znowu czegoś nowego. Odpowiadam ci, bo już trochę odpowiedziałem ci też na początku, no, że są dwie rzeczy. Czy chcesz tą wajchę dać w dół? Okej. Okay. I teraz ja nie twierdzę i nie stawiam tezy, ale ile osób, które wróciło, musiało trochę tą wajchę dać w dół? Mm-hmm. My tej wajchy intencjonalnie nie dajemy. I teraz powiem ci tak, bo zróbmy to troszeczkę inaczej, bo najszybciej rosnącym nie można być w nieskończoność. Ale można być na topie i na fali, nie? I teraz jest pytanie, czy ja czuję, że nie jesteśmy na szczycie fali? Czuję. Ale czy robię wszystko, żeby na szczycie fali być? Nie robię. No. Intencjonalnie nie robię. Bo nie można przebić, urwało mi nogę, rozwaliłem nowe Lamborghini. Okej. Okay. Robię karmnik,
Nie można przebić takim filmem, nie masz co się starać, tylko jest pytanie. My od 15 lat jesteśmy niezmienioną ekipą, bez żadnej dramy, którzy razem ze sobą żyją, którzy tworzą biznes. 22 osoby codziennie rano wstają, żeby tworzyć nasz kanał. To są 22 rodziny, które dostają wypłatę od nas. To są ludzie, którzy od 15 lat, w cudzysłowie teraz mówię jako współwłaściciel, jako osoba, która zarządza, którym trzeba zapewnić wicht i opierunek, które pracują, a nie czy wstaną dzisiaj, a później jutro, to jest nieistotne. Jasne. I powiem Ci, jeżeli podejdziemy do tego, co robimy biznesowo, to jestem jak najbardziej ciągle uśmiechnięty, bo mimo, powiedziałeś o tych zasięgach i o tych pikach, wróciliśmy do cyferek, mimo tego, że my nie jesteśmy, nawet nie zbliżamy się do tych statystyk, gdzie najszybciej rośliśmy, biznesowo, może nie kilkukrotnie, ale kilkadziesiąt procent mocniej przebijam wyniki z tamtych lat. Nie miałem jeszcze roku gorszego od roku poprzedniego. Wiesz, ale to też wynika z bardzo prostej kwestii, że ci bardzo młodzi widzowie tych, co teraz mocno rosną, tak? Mówmy wprost, oni nie są jakimś super dobrym audytorium dla reklamodawców. No i właśnie to jest powód. A wy cały czas robicie, ja to ewidentnie ogarniam, bo śledzę bardzo mocno waszą działalność. Na przykład mega mi się podobał pomysł, mimo że no nie jestem ojcem, ale pomysł wydania książki w 2021 roku. To był w okresie pandemicznym, tak? Wydania książki, gdzie pokazywałem, w jaki sposób można bawić się z dziećmi w domu, będąc. Tak, tak. W ogóle pomysł mega rewelacyjny, ze świetnymi recenzjami. I teraz zobacz, czy ktokolwiek z tych szybko rosnących i robiących taką rozrywkę, wiesz, tam zaczęliśmy od tych uogólniej, więc uogólniam, bo jest też ta porządna rozrywka. Sprzeda książkę dla ojców. Nie sprzeda. My w pierwszym roku sprzedaży tej książki zrobiliśmy na niej obrót prawie 700 tysięcy złotych. Okay. Więc temat wygląda tak, że biznesowo super. Czy ja mogę płakać, że najszybciej nie rosnę, jak sprzedaję jeden z najciężej sprzedających się produktów na świecie? Łatwiej jest mi opędzlować butelkę wódki niż książkę. Ludzie tak. nie czytają. Ludzie nie czytają. A chętnie piją. Tak, właśnie o to chodzi. Więc teraz, w którymś momencie, ja mogę dlatego mieć rumieńce i być zadowolony i powiedziałem Ci trochę wcześniej, że będę mówił takie trochę trywalizmy i wysokie i głębokie słowa, które wielu coachów wypowiada, ale ja nie przepracowałem stary ani innego dnia. Ja codziennie jestem szczęśliwy, bo my robimy rzeczy, które wiem, że chociażby książką odciągamy młodych od telefonu. My jesteśmy po pedagogice. Ja mam dwójkę wspaniałych synów. Ja ich wychowuję tak i widzę też te pokolenie smartfonów. Ja widzę, jak to ma negatywny wpływ. Więc co mogę zrobić? Mogę zrobić książkę dla rodziców. Ej, wyrzućcie te telefony, daję wam 100 rad, jak zabawić dziecko. Okay. I to działa. Ja idę i jestem szczęśliwy, a jeszcze mogę sobie pozwolić na to, że dzięki tej książce zatrudniam ludzi, wypłacam im wypłaty i stać nas na burgera w knajpie. Czyli mówmy wprost, nie tęsknisz jakoś drzewnie i bardzo za tą pogonią, za wyświetleniami. Słuchaj, to zawsze powoduje, że masz wypiek. Ja bym chciał się zobaczyć na szczycie najszybciej rosnących, ale po 15 latach prowadzenia biznesu i robienia kanałów, wiem, że to w ogóle nie ma żadnego wpływu. Można być najszybciej rosnącym gościem, który nie ma nic do powiedzenia, który nic w życiu nie zmieni i który nic nie ma. A powiedz mi, cały czas gdzieś tam starasz się sprawdzać, oglądasz filmy, tego, co się dzieje w branży, nawet wśród tych nowych graczy, tych bardzo rosnących, zdajesz sobie sprawę tak tego? Czasami, na tym też polega mój dzień, nie? Okay. To też jest ciekawe, że ja oglądam też rozrywkę i sobie mówię, o Jezu, ile oni odsłon robią, ja też bym tak chciał, po czym muszę sobie powiedzieć, ty stary, ale jak możesz mieć odsłony, jak pokazujesz ludziom, jak zrobić klimatyzację, albo jak ją naprawić, jak przed chwilą ktoś kamperem przejechał całą Europę z przygodami. No nie możesz mieć takich. Ale jesteś, na przykład prowadzimy od kilku lat, prawie 8 czy 9 kanał Castorama Polska. Kanał Castorama jest największym branżowym kanałem na świecie. Stary, zrobiło to garstka ludzi z uśmiechem na ustach z szopki w Zielonej Górze. Jak wejdziesz na kanał Google'a na YouTubie, to case Castoramy jest we wszystkich językach świata prezentowany jako jeden z najlepszych case'ów i on na każdej branżowej konferencji jest poruszany jako jedna z najlepszych współprac łączących tych dobrych influencerów, bo te influencerzy, wiesz, tych ludzi internetu z marką. I
temat jest taki, jak ja mogę się porównywać, jak ja z płyty USB robię, wiesz, jakąś tam zabudowę meblową do tej rozrywki. Jasne. Ja to robię, ale zaraz schodzę na ziemię i mówię, nie, to nie ma żadnego sensu, bo my mamy brand, bo mamy wartość i to jest problem tego młodego pokolenia, że oni biegną tylko za cyframi, zamiast zrobić, pokazać swoją pasję, znaczy oni pokazują swoją pasję, ale stargetować się na czymś mocno specyficznym. Prosty przykład. Dużo w internecie, dużo mocniej, dużo bardziej wartościowe jest 50 tysięcy odsłon na kanale wędkarskim, niż 5 milionów na kanale rozrywkowym. Pamiętasz, jak powiedziałeś o TikToku? No. My założyliśmy TikToka, w pierwsze dwa, teraz jest drugi, dzisiaj dokładnie, ale fajnie, bo wczoraj pisałem, że jutro mija. Dzisiaj dokładnie jest drugi miesiąc naszej działalności na TikToku. Nie wchodziłem do tej pory, bo nie czułem tego. Znaczy, wiesz co, akurat jeżeli w polskim internecie na YouTubie mówiliśmy, że większość rozrywki jest, znaczy ja mówiłem, przepraszam, większość rozrywki jest raczej żenująca, no to niestety muszę ci powiedzieć, że na TikToku moje obserwacje są takie, że 90% rozrywki jest żenująca. Super, uwielbiam ten temat. I teraz musisz postawić kropkę i no super. Właśnie. I muszę cię, mówiąc językiem internetowym, wyjaśnić. O, ja też tak myślałem przez... dwa lata od kiedy słyszę o TikToku, ba, słuchaj tego. Jak TikTok wchodził do Polski, to do nas napisał, że przedstawiciele TikToka, że fajnie by było, jak my byśmy ze swoim kontentem weszli na TikToka, bo chcę pokazać też widzom, że jest coś więcej niż śmieszne filmy. Okej. Ja, chłopakom, nie wszyscy muszą tańczyć, człowieku, robią lipsynka i tak dalej. Co to za TikTok? Co nie mam? Gadałki, głupoty. Nie, drzewujemy. No jak wchodzimy na TikToka? Bez sensu. Dwa lata z tym walczyłem. I temat jest taki, to zabrzmi standardowo dość, on jest taki, jak chcę, żeby był, mówię o TikToku. Mhm. Jeżeli poświęcisz godzinę i każdy głupkowaty film naciśniesz kciukiem i naciśniesz, że nie interesuje mnie, a później na tych, które chcesz naciśnić, dodasz je do zakładek, dodasz gwiazdkę, to uwierz mi, jasne, że TikTok za pieniądze będzie ci wyświetlał tylko ale gotowania, bo to będzie content tylko i wyłącznie taki, a nie inny. Ale to w pierwszy dzień każdy z nas, nazwijmy nas dorosłych, ma te odczucie, Jezus, jakie głupoty, bo najłatwiej jest złowić na wędkę na te głupoty. Gdzieś widziałem, nie wiem, czy to jest prawda, tylko powielam gdzieś takie rzeczy, które czytam, widzę w internecie, że ponoć to tak głęboko idzie, że TikTok potrafi analizować twoją mimikę twarzy i wiedzieć, na czym ty się uśmiechasz albo z czego się chikrasz, żeby z czegoś zapoznać. Ja tam więcej. Nie chcę nic mówić, no wiemy, kto jest właścicielami. Oni mają, znaczy Chiny, akurat miałem okazję czytać w tamtym roku książkę. Przepraszam, pani z naszymi pączkami, widziałaś? Z naszymi pączkami. Z 10 miała. Kaja Strettmettera dotycząca Chiny 5.0, więc akurat jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, to jestem przekonany, że Chiny w ogóle przodują na świecie. Nawet lepiej rozwijają technologię niż Amerykanie. Natomiast wiesz, okej, TikTok to ja jestem w stanie zrozumieć algorytm i tak dalej. Natomiast faktycznie to się zmienia bez dwóch zdań, ale wiesz, jak ja już widzę, kurczę, polityków, całej pełnej masy na TikToku, widzę faktycznie kanały, które no są na tym TikToku, bo dzisiaj wypada na TikToku być. Ale są kuszeni cyferkami. Dwa miesiące dzisiaj mija, to ustaliliśmy. Wczoraj wysyłałem chłopakom na dzisiaj takie, wiesz, congratulations, panowie, ciśniemy. Mieliśmy 10,5 miliona odsłon, 8 milionów unikatowych widzów przez dwa miesiące. W jakim medium możesz to zrobić? Ale z drugiej strony, i tego no, to powiem chłopakom z wywiadu, bo przecież oni też mają swoje rozmowy, więc nie muszę im wszystkiego mówić, też to widzą. Ale jaką to ma wartość? Jak ja mogę się pochwalić, i tak zrobiłem, że tam po tygodniu nasz pierwszy film osiągnął milion na moim Facebooku, bo się tym jaram. Ja mam te rumieńce, widzisz, to jest, mówię, że ja nie pracuję. Stary, ja tu robię 15 lat, a ja codziennie idę do pracy z rumieńcem, bo dzisiaj będę robił coś nowego, coś innego, nie? I jaram się pierwszym milionem na TikToku, po czym dostaję w komentarzu 6 moich znajomych, co zrobili 3 miliony, bo ktoś tam spadł ze schodów, nie? No i sobie myślę, no tak, no. Ale wiesz co, no tak, to no. ja mam gdzieś znajomych youtuberów, tiktokerów, oczywiście gdzieś tam dużo mniejsze, że tak powiem, kanały niż wasze, ale zajmując się gdzieś tam tematyką tą koszykarską, bo jak sam dzisiaj rozmawialiśmy na temat trochę koszykówki, to powiem ci, że dla nich TikTok jest ewidentną odskoczną. No, tak, to, co oni tam pokazują, jakie mają zasięgi i co przekłada się, no bo oni próbują to monetyzować w jakiś sposób, są dla nich odskocznią w momencie, kiedy dzisiaj YouTube, a przede wszystkim Facebook,
no po prostu te zasięgi tną niemiłosiernie. Tak? Wiesz co, Radek, wyobraź sobie, że teraz narzędzie twojej pracy, ty akurat tutaj opowiedziałeś pod jednym lustrekiem drugim, ale mówię o telefonie, możesz mieć w kieszeni. I teraz zobacz, zaczynając od naszego portalu spryciarze.pl, informatycy, serwery, dział audio, dział wideo i tak dalej, mocna praca, montaż, wszystko, nie? Kupę pieniędzy, kupę roboty. YouTube, odchodzą ci serwery i tak dalej, ale nadal dłuższa forma, która wymaga montażu, powiedzenia czegoś, żeby zrobić zasięgi. Po czym wchodzi TikTok, te wszystkie, nazwijmy to shorty, storiesy i tak dalej. I nagle możesz podrzucić naleśnika w domu na patelni, możesz to nagrać trzęsącą się kamerą, dodać muzyczkę z bazy, wiesz, jakby człowieku, która buduje ci, jak nie wiadomo, co tam wydarzy, i możesz zobaczyć milion odsłon. Nie? No tak. Nie wiedząc nic, nie starając się za bardzo. Więc mnie to w ogóle nie dziwi, że ludzie chcą tam być, bo jak ja na przykład, z racji tego, że jak znają mnie osoby, każdy chce być w internecie, pyta, Klamer, to co mam zrobić, żeby zrobić, chciałbym na YouTube. Ja mówię, nie, wiesz co, nie obraź się, nie chcę ci podcinać skrzydeł, ale nie dasz rady być na YouTubie. Jest tak dużo treści, trzeba je robić tak wysoce profesjonalne, że wchodź w shorty. Wyciągnij kamerę i powiedz, co masz do powiedzenia i zobacz. Ale co jest jeszcze smutne, że kiedyś my mamy taki... Ja też grałem w koszykówkę, no zresztą do dzisiaj mam do siebie żal, Radek, że nie pojechaliśmy na ten draft, nie? Odpuściliśmy, ale bilety do Stanów... Może dzisiaj byśmy, wiesz, gdzieś tam w innych drużynach grali, no ale to było, minęło. Ale jedno, co mi zostało, zawsze trener mówił, że dzień meczu to jest święto. Okej. Okay. Zawsze traktowałeś ten dzień inaczej, nie? Już jakbym mógł, to bym się ubierał na galowo, od rana jak stawałem w łóżku, bo był dzień meczu. I my tak samo traktowaliśmy dzień publikacji filmu. Jak publikowaliśmy film i mamy taką do dzisiaj, ja wydrukowałem chłopakom tę tabliczkę, pamiętaj, że dzień publikacji filmu to nasze święto. My celebrujemy to, inaczej się czujemy i że dzieje się coś wyniosłego. Tak było kiedyś. A teraz my naparzamy filmem codziennie, shortem dwa razy dziennie i żeby wyskoczyć i żeby być rozpoznawalnym, nie jesteś w stanie mieć tego święta codziennie i to już nie ma takiej wartości. Musisz między jeden ten fajny film wrzucić sześć tych naleśników, tak, żeby zaczął ci algorytm. I od kiedy zaczęło się tworzyć filmy dla algorytmów, też te dla ludzi, ale nie da się ciągle robić dla ludzi, musisz robić coś dla algorytmów, to jakość tego całego internetu według mnie spadła. Piękny temat, ostatnio rozmawiałem z panią, która zarządza Patronite'em. Super temat, może zostać patronem inicjatyw, podmiotów, marek, twórców, tak, których szanujesz. Dokładnie mega tak. Rozwinięty, tak. No i ona mówiła, że jest niesamowita para psychologów, którzy robią niesamowicie fajny content, ale oni sami wiedzą, że nie są w stanie zrobić dobrego researchu, znaczy są w stanie, ale są w stanie taki film jakościowy wypuścić raz na dwa tygodnie, a żeby nie zniknąć w internecie, muszą czasami wrzucić te hasła, wiesz, gdybym nie był sobą, to bym był kim innym, wiesz, co chodzi, nie? Jasna sprawa, i oni takie... sami na tym ubolewają, ale jeżeli zaraz chcą trafić do ludzi z przekazem, który jest ważny, nie? Z przekazem do dzieciaków, bo już może nie będę też poruszał aż tak smutnych rzeczy, ale którzy wiedzą, że mają realny wpływ na uratowanie nawet życia niektórym ludziom, to muszą być widoczni w internecie, więc a muszą robić taki w cudzysłowie odpad, żeby później z tą mądrą rzeczą gdzieś trafić. Więc to też jest ten powód, nie? Ten kurde algorytm. No widzisz, no to jest trochę tak, że jak już trochę mi odpowiedziałeś na pytanie, które miałem na sam koniec przygotowane, czyli dzisiaj, jeżeli miałbyś komuś poradzić, jak rozpocząć przygodę z internetem, jak spróbować zostać youtuberem, influencerem, tiktokerem, to raczej próbować robić tak naprawdę shorty i próbować, że tak powiem, wbijać tak. Udowadniać, że ma się autentyczność do powiedzenia, bo żeby było jasne, dzisiaj ci, którzy chcą zrobić tak zwane lelum po lelum, albo po prostu wiesz, nie wiem, coś zabawnego, a udaje, że spadam ze schodów, tak, no niestety nie przetrwają, tym bardziej, że sprzęt jest do tego też niezwykle potrzebny. Jakościowo to wszystko musi wyglądać dobrze. Tak. Pamiętaj, znowu wracam do tego, że wiesz, że twój i no, każdy nowy telefon, który kupujesz, nagrywa już w 4K albo jeszcze w 8K, więc tą jakość, jak mamy światło, to mamy zapewnioną, bo wiadomo, że one jest istotne, ale Radek, temat jest taki. Powiedziałem o tych 10 milionach na TikToku i one jako biznes, jeżeli bym patrzył na słupki na koncie, cyferki na koncie, nie znaczy wiele. Ale dotrzeć do 10 milionów czy 8 milionów ludzi i powiedzieć, hej, tam się dzieje więcej,
i tam możesz zobaczyć więcej fajnych treści, to jest bardzo wielka wartość. I teraz, jeżeli ja miałbym komuś coś poradzić, to te krótkie formy są fajną metodą, one nie zapewnią nam świetlanej przyszłości w krótkiej perspektywie, w dłuższej może tak, ale są idealnym narzędziem, żeby przekierować ruch tych ludzi, którzy są zainteresowani. I teraz, co ja bym zrobił? Nie próbował odnaleźć się w zalewie ludzi spadających ze schodów, bo sobie tak nazwaliśmy te treści bez wartości, czyli takie śmiechu warte naszego pan Drozda naszych czasów, nie? To tego bym nie robił, tylko skupiłbym się konkretnie bardzo mocno na jakiejś profesji moich zainteresowaniach. To, co jest piękne w internecie, za co go kocham, to jest to, że kiedyś mogłem ogólnie kulinaria będą pewnie jakąś takim łatwą kategorią do budowania przykładów. Mogłem sobie lubić kanały kulinarne i ktoś fajnie gotował, miał fajny flow, opowiadał. A teraz mógłbym znaleźć kanał, który pewnie robi rzeczy tylko z marchewki. Mhm. A ja kocham marchewkę. Jasne. I jestem pewien, że jestem w stanie znaleźć kanał, który ma 100 filmów o marchewce. I teraz kiedyś lubiłem grać, jestem pasjonatem gier planszowych, to jest moje hobby. Mhm. I teraz mogę robić ogólną rozrywkę, a mogę pokazać rozrywkę przez gry planszowe, mieć 10 razy mniejsze zasięgi, ale mieć patrona w postaci 3 wydawnictw i sprzedawać te gry ludziom. I budować taki fat traffic. Jeżeli ktoś ogląda nową recenzję gry, to mogę mieć w domyśle to, że mógłby chcieć ją kupić, nie? Więc mocno specyficzne i mocno zawężone branże z tym, co robimy, nie? Nie skupianie się na ogóle, ale skupianie się i specjalizowanie w czymś konkretnym. No i co? I nie możemy rozmawiać, kurczę, 35, 40, 45 minut. A wiesz, że moglibyśmy. Fajna rozmowa, ale ja jestem przekonany o jednej kwestii. My musimy jeszcze na pewno jakiś fajny film, fajną rozmowę. Radek, zróbmy tak. Jak nie gadałem głupot i to się spodoba i będzie kilka komentarzy, jakie tematy poruszyć, internetowe, o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać, to jest mi przemiło. Fajna rozmowa w ogóle wyszła, nie? No, szczerze, jak ty mi powiedziałeś, że minęło 40 minut, to jest mi smutno, bo myślałem, że dwie. Także, a mam wrażenie, że zahaczyliśmy o początek, trochę o koniec, ale moglibyśmy, jeżeli wy oczywiście byście chcieli wchodzić w tematy głębiej, tylko pytanie, czy jest potrzeba, ja służę swoją osobą. To był kolejny odcinek drugiego sezonu programu W Drodze, a moim i waszym gościem był Marcin Radziwoń, Blamer. Jeszcze raz dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam was, pozdrawiam wszystkich chłopaków. Mówię o chłopaków z naszej firmy, bo będą oglądać i rano wrzucą na naszą grupę wewnętrzną i będą się ze mnie śmiać, że znowu czerwony.